Wieści o Grabowskim to jednak nie były tylko plotki, a jednak oficjalnie stało się. Andrzej Grabowski w ostatnim czasie znów stał się bohaterem prasy kolorowej. Słynny aktor zaskoczył wielu swym niepojawieniem się na pogrzebie Marzeny Kipile Sztuki, z którą przez lata wspólnie grali małżeństwo w Świecie według Kiepskich. Gwiazdor nie skomentował wprost, dlaczego go zabrakło podczas pochówku koleżanki. Za to po latach pokusił się o niespodziewane wyznanie w sprawie gry w słynnym serialu. Niedawno opinią publiczną wstrząsnęła informacja o śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, czyli słynnej Halinki Kiepskiej ze Świata według Kiepskich. Na pogrzebie aktorki zjawił się tłum ludzi, wśród nich była m.in. Renata Pałys, czyli serialowa Paździochowa. Grabowski nie pojawił się na pogrzebie Kipiel Sztuki. Niespodziewanie jednak zabrakło Andrzeja Grabowskiego, który przez lata grał męża Kipiel Sztuki. Gwiazdor nie wyjawił powodów swej nieobecności. Za to w najnowszym wywiadzie uznał, że wyjawi prawdę na temat pracy na planie Świata według Kiepskich. Jak wyznał wprost, nie spodziewał się, że to aż tak się rozkręci. Liczył początkowo na kilka odcinków, dzięki którym dorobi co nieco. Ja przyjąłem tę rolę z myślą, że, po przeczytaniu 3 pilotażowych odcinków, w związku z tym, że to jest mój zawód, a nie hobby, co często powtarzam, to ja wezmę to i zagram te 3 odcinki, wyznał Andrzej Grabowski w rozmowie z Marcinem Wieczorkiem. Potem dodał. Myślałem sobie wtedy, że może zarobię trochę pieniędzy. To się skończy i będę dalej pracował w teatrze czy w innych propozycjach filmowych. A okazało się, że po tych 3 było 10. To sobie pomyślałem, to jest mój zawód, a nie hobby. Wobec tego podjąłem się tych następnych 10, nie bardzo lubiąc tę postać i nie bardzo lubiąc tam grać, wyjawił. Grabowski wyjawił prawdę. To koniec plotek. Na koniec postanowił wyjawić, jak źle zachowywał się na planie serialu. Po latach uznał, że do wszystkiego się przyzna i potwierdzi krążące do tej pory plotki. Przy tych pierwszych 100 odcinkach byłem nie do zniesienia na planie. Już jak przyjeżdżałem tam i ubierałem te moje dresy, podkoszulki i charakteryzowano mnie tak, jak wyglądałem, to już byłem po prostu zły. Dla make-upistek byłem nieznośny, dla kostiumografek byłem nieznośny, dla kolegów byłem nieznośny, bo ja tego nie bardzo lubiłem. Chciałem się z tego wyrwać. Kierując się zasadą, że to jest mój zawód, a nie hobby, to kontynuowałem, przyznał się niespodziewanie po latach.